Dlatego popatrzcie, jakie daje uwagi nam anioł w stróżu mszy świętej. Musicie traktować ten sakrament z największą czcią i miłością. A może się zdarzyć, że nic nie rozumiesz i nie wierzysz. Wtedy co pozostaje? Musicie korzyć się przed Bogiem i błagać o światło. Bo lekceważenie tej najwyższej świętości jest zbrodnią przed obliczem Boga i bardzo drogo się za nią płaci. A ten grzech, w ogóle grzech jest związany z Eucharystią. Dzieci są zarezerwowane Bogu. Z tego się nikt nie wyjdzie. A szczególnie ci, którym dam klucze. Nieprawdopodobne zdanie, przypominam, lekceważenie tych najwyższych świętości jest zbrodnią pod obliczem Boga i bardzo drogo się za nią płaci.